Dzień dobry, witamy widzów kanału Robinson Europe. Mam na imię Marcin. Cześć, Michał. Chcielibyśmy dzisiaj opowiedzieć o łowieniu zimowych okoni, takich późnojesiennych, wczesnozimowych okoni, które dzisiaj właśnie skończyliśmy poławiać. Jesteśmy przemrożeni po całym dniu łowienia, wymarznięci, ale bardzo szczęśliwi i zadowoleni. I opowiemy, jak te ryby znaleźć i łowić regularnie. Te jesienne okonie, które no, każdemu chyba sprawiają trudność, są kapryśne, mają swoje humory, ale warto się na nich skupić, gdyż tak naprawdę jesienią i tą późną jesienią grupują się, tak? Jest to łatwe do namierzenia. Gdzieś na głębszych partiach wody, w głębszych miejscach, w dołkach grupują się wielkimi ławicami przed zimą i tak naprawdę chcą nażreć się przed tą zimą. No i wędkarz taki powinien w takich miejscach tego okonia szukać. Tak, jest to wędkowanie, które jest alternatywą. Kończy się koniec roku, jest zakaz łowienia szczupaków, więc dla wielu wędkarzy ten okoń jest alternatywą od tego, żeby nie siedzieć w domu, spędzać zimę na powietrzu i cieszyć się z tego, co się robi nad wodą. Jak dobrać się do takich ryb? No przede wszystkim dobór odpowiedniego sprzętu. Łowi się tak naprawdę te okonie nie tylko na lekko, nie tylko w toni, ale także ciężkim zestawem, podając praktycznie na samo dno. Okoń taką zimową i porą jest chimeryczną rybą, jest już ospały i tak naprawdę nie każda przynęta podana mu pod nos też zagra. My od kilku lat, poznając łowiska, po prostu szuramy ciężkim zestawem po dnie i z lekkimi pauzami prowokujemy te ryby do brania. Ojej! Oła! Chciałbym też dodać, że używamy dużych przynęt. Nie bójcie się używać dużych przynęt, twisterki jakieś małe. To nie jest to takie wiosenno-letnie łowienie, gdzie ten okoń żeruje na narybku. Ten okoń jest przyklejony do dna, on potrzebuje dużej przynęty. Ryby niekoniecznie ogromne będą tylko łowione. Przynęty duże są zasysane przez niewielkie ryby. Ryby 20-centymetrowe bez problemu zasysają 8, 9, 10-centymetrowe gumy. Tak, to nieprawda właśnie, że ta duża przynęta jest przynętą selektywną w tych późnojesiennych połowach. Zdarza się nam coraz częściej, że takie przysłowiowe dwudziestki łykają duże, nawet 10-centymetrowe przynęty. No, co nas przeświadcza, że ryby są na żerowaniu tak naprawdę i potrzebują tego pokarmu. No, a my z tego korzystamy tak naprawdę i bawimy się tym. To taki śrubniaczek. Fajny. Wasabi. Takie, można powiedzieć, transparentne z takim brokacikiem. Na 4 gramach trójkątnej główeczce działamy dalej.
Wybierając się na późno jesienne, wczesno zimowe okonie, należy mieć ze sobą kilka rodzajów przynęt, ponieważ każdego dnia te warunki nad wodą są zupełnie inne i te rybki, które chcemy łowić, też są wybredne i chimeryczne. Od jakiegoś czasu łowimy na longinusa, gofera oraz wasabi. Są to przynęty sprawdzone, wielokrotnie przez nas używane i nigdy nas nie zawiodły. Wiadomo, że każdego dnia stosujemy przy różnym obciążeniu te przynęty i w różnych kolorach, tak aby dopasować do tego, żeby nad wodą łowić ryby i być szczęśliwym. No, jeśli przechodzimy już do przynęt, może pokrótce Wam powiem, jakie techniki do danej przynęty my dobieramy. Jeśli chodzi o przynętę wasabi, jest to taka imitacja trochę robaka, trochę rybki z bardzo fajnie żeberowanym korpusem. My stosujemy wasabi w dwojaki sposób, zbrojąc tą przynętę w główkę jigową lub z mojej strony jest to tak zwana gruszka, czyli hak pod czeburaszkę lub haczyk offsetowy z malutkim dociążeniem z przodu w postaci oliwki. Są to dwa sposoby zbrojenia, które sprawdzają nam się w tak zwanym szuraniu po dnie, kiedy te ryby są chimeryczne i przyklejone właśnie do dna. Powolne ściąganie, jednostajne ściąganie w wielu przypadkach przyniosło nam bardzo piękne ryby tak naprawdę. No i też bardzo sprawdza się zatrzymanie na kilka sekund i zostawienie przynęty na dnie. Te duże okonie zasysają ją z dna. Jest to bardzo wyczuwalne na delikatnym zestawie, na dobrze dobranym wędzisku. No i tak naprawdę czasami nie spodziewamy się, że to może być tak duża ryba, przez to, że bardzo delikatnie jest pobrana ta przynęta. Gofer jest fajnie żeberkowaną przynętą. Trochę odchodzi się już od tego. Rzadko spotkać teraz taką przynętę z tak dużym żebrowaniem u dołu. My to żebrowanie wykorzystujemy tak naprawdę do zaaplikowania też atraktora. Lubimy takie jakby dodatki. No i sprawdzają nam się atraktory różnego zapachu, gdzieś tam dostrzykiwane, dopsikiwane w te żeberka. Goferek sprawdza nam się tak naprawdę w zbrojeniu, w standardową główkę jigową. I też technika tak zwanego szurania po dnie lub standardowe jigowanie. Lub jakiś tam skrócony boczny troczek, bardzo krótki. Ewentualnie dropshot. Do metody dropshot używamy również wasabi. Jest to taka nasza trochę technika zmieniona, ponieważ gdy okoń obgryza nam ogonek wasabi, po prostu zmieniam zestaw, zakładam na hak offsetowy tą przynętę, tą resztkę tej przynęty tak naprawdę i próbuję w metodzie dropshot też tą przynętę wykorzystać. No i sprawdza się, okonie nawet bez ogonka tą przynętę lubią, pobierają ją. Taka imitacja robaczka. I wasabi, które jest kurde prawie takie. Myślę, że najważniejsze jest to trzymanie, obstukiwanie tego dna. W pierwszym etapie jakby łapania, w pierwszym etapie rozpoznania łowiska. Zdarzało się tak niejednokrotnie, że ryby na 2-3 godziny
jakby unosiły się w toni wody. Czuć było w opadzie nawet w tak dużej liczbie tych ryb, że one jakby podniosły się do góry. Wtedy zbroimy to lżej, wiadomo, dostosowujemy się do warunków panujących na łowisku i próbujemy standardowego jigowania. Gdzieś tam jeszcze w pudełeczkach mamy jaskółki, jeszcze takie letnie przynęty tak naprawdę. Czasami sprawdzają się również jaskółki na bardzo delikatnym, lekkim zbrojeniu. No jeżeli to, co Michał mówi o tym właśnie 2-3 godziny gdzieś tam te ryby podnoszą się i szukają pokarmu w toni, wtedy 8-centymetrowe longinusy zbrojone na główce jigowej, typowy taki powolny opad bądź łowienie w toni nad dnem, bez tego już szurania i prowokowania ryb, tylko takie typowe podanie przynęty na ryby, które żerują, naprawdę bardzo, bardzo to się sprawdza. Na Scorpio od Robinsona do 9 gram. Ale strzelił pięknie. Mój trochę mniejszy. No i nie boimy się tak naprawdę tych dużych przynęt. No tak się jakoś utarło, że tego okonia zawsze szukaliśmy w pierwszych momentach swojego łowienia na jakieś drobne przynęty typu jakiś twister lub no, drobna przynęta. No jesienią jakby no, ta ryba potrzebuje konkretnie zjeść i ten większy kąsek jest, wydaje nam się, że atrakcyjniejszy dla nich. Tak, już kilkuletnie doświadczenie potwierdza tą regułę, że jesień, taki listopad, grudzień, te przynęty właśnie dużego rozmiaru, dużego kalibru, nie bójcie się używać takich właśnie przynęt do połowu zimowych okoni. Piękna rybka. Przytrzymaj. Zimowy pajusz. Graty Mati. Gratulacje, wielkie graty. Już nie raz wyprawy, które przebyliśmy razem wspólnie, nas zaskoczyły. Mile i niemile były wyprawy na szczupaki i trzeba pamiętać, że warto mieć ze sobą jakąś tam okoniówkę i kilkadziesiąt gum różnego rodzaju właśnie na okonie. Szczupaki mają to do siebie, że w późnych porach roku, właśnie listopad, grudzień, nie są aktywne. Bardzo często jest ciężko do brania. No i taką alternatywą do łowienia szczupaków są takie właśnie okonie, które można namierzyć gdzieś tam na zimowisku i można sobie uratować wyprawę i dzień. Ostatnio tak byliśmy na takiej wyprawie, gdzie szczupak był złowiony przez cały dzień jeden. No i następnego dnia odpuściliśmy łowienie szczupaków i zajęliśmy się szukaniem okoni. Znaleźliśmy je, złowiliśmy tych ryb bardzo dużo. I byliśmy bardzo zadowoleni z tego wyjazdu. Tak, no trzeba mieć taką alternatywę. Tak jak Marcin powiedział, nie zawsze nasze zamiary były na plus. No te szczupaki nieraz nie odpalały wcale. Dlatego już nauczeni poprzednimi takimi akcjami zawsze gdzieś tam bierzemy okonióweczkę, garść tych przynęt. I no jest to alternatywa dla
dla takich wypraw, gdzie no nic nie gra i nie układa się po naszej myśli tak naprawdę. No i jest to jednak zabawa. Nie przyjeżdżamy nigdy jacyś sfrustrowani, zawsze te rybki sobie połapiemy. I Wam radzimy to samo, zawsze gdzieś tam mieć drugą opcję jakąś. Trzeba próbować, nie poddawać się, woda jest dla każdego i szukać, jeżeli nie są próbować. Aktywne szczupaki, poszukać okoni i spróbować dobrać odpowiednią przynętę, żeby je skusić do brania. Wiadomo, tych okoni jest więcej w zbiornikach niż szczupaków. One nie zawsze, te szczupaki, żerują o takich właśnie późnych miesiącach. A nawet drobne okonie dadzą radochę. Oczywiście, na delikatnym zestawie fajnie sobie nawet tych 20 plus połowić tak. Okoni i mieć frajdę z tego, co się lubi robić. Dokładnie. Dobranie się do okoni tymi naszymi dużymi przynętami powyżej tam 8 cm nie zawsze udaje się z brzegu. Należałoby szukać głębokich miejsc, tam gdzie ta ryba się grupuje. No nie zawsze jest to możliwe z brzegu, szczególnie porą taką jesienną, gdzie no wejście do wody w woderach czy gdzieś tam kawałeczek za tą trzcinę jest już praktycznie niemożliwe. No można posiłkować się też łodzią, tak? Łodzią, łódką, pontonem, żeby gdzieś jakby kawałeczek dalej od tego brzegu znaleźć ten dołek, tą rynnę i tam poszukać tych okoni. No nam udaje się znaleźć miejsca takie, jak na przykład porty, mariny, gdzie ta ryba też grupuje się na zimę. Są to zazwyczaj miejsca głębokie, gdyż statki, jachty muszą jakby tam kotwiczyć się. No i ta ryba jakby grupuje się w tych głębokich miejscach. I mamy taką przyjemność wtedy, że sobie łowimy praktycznie z tak zwanego marszu i wchodzimy sobie na pomost i nie ma z tym problemu. A ja chciałbym dodać, że nie zawsze też pogoda na dużych zbiornikach pozwoli łowić z łodzi i alternatywą będzie łowienie z jakichś pomostów, kładek, to prawda. Gdzieś, gdzie nie pozwoli nam pogoda, bo jest naprawdę duży wiatr, niesprzyjające warunki atmosferyczne, niebezpieczeństwo nad wodą i wtedy rezygnujemy z łowienia z łodzi i szukamy miejsc gdzieś tam zarośniętych tak. od wiatru, odtoczonych. No, niedawno mieliśmy taką sytuację z Marcinem, że wyjazd był jakby ustalony, nastawialiśmy się tylko i wyłącznie na szukanie tych dużych okoni z łodzi. Przyjeżdżamy na łowisko, a tam przysłowiowy Armagedon, tak? Wysoka nawet, fala. Nawet nie zwodowaliśmy łódki, nie byliśmy w stanie w ogóle zwodować łódki. No i szybki plan B, tak naprawdę. Marcin podejmuje decyzję, znalazł pobliski port i tam próbowaliśmy swoich sił. Udało się. Udało się. Kolejny raz się udało. Kolejny raz się udało, więc pamiętajcie, nie należy się poddawać, zawsze szukać alternatywy, myśleć, rozważać, różne techniki stosować, nie bać się dużych przynęt i łowić. I tak naprawdę każda ryba cieszy, czy to jest ryba duża, czy troszeczkę mniejsza. Powinniście się zawsze z tego cieszyć. Jeżeli uważacie, że w waszym zbiorniku nie ma dużych okoni, zaufajcie, okonie 20-25 cm będą z dna pobierały przynęty duże tak. I nie będzie to dla nich żadnego problemu. Szczególnie w okresach tych późnojesiennych i zimowych. A tymczasem, kończąc, chcielibyśmy Was zaprosić na kanał Robinson Europe. Subskrybujcie, jeśli Wam się podobają takie materiały. Komentujcie, dajcie lajka. I co? Do zobaczenia w następnym filmie. Do zobaczenia. Cześć.